Wstaw okienko odpowiednią liczbę. Tutaj mamy okienko. Proszę zobaczyć, mamy ułamek zwykły, właściwy, ponieważ na górze liczba jest mniejsza od tej liczby na dole. Przypominam, że w ułamku liczba, która jest na górze, to jest licznik, natomiast liczba na dole to jest mianownik. I teraz proszę zobaczyć, musimy albo rozszerzyć, albo skrócić ten ułamek, czyli tutaj z dwunastki musi powstać czwórka, czyli 12 należało pomnożyć czy podzielić przez jakąś liczbę. Oczywiście myślę, że każdy z Was się domyśla, że 12 należało podzielić przez jakąś liczbę, żeby powstała czwórka. A ja zrobię to odwrotnie. 12 podzielę na 4, to wychodzi 3. W związku z tym 12 musiała być podzielona przez 3. 12 na 3 to jest 4. Jeżeli mianownik został podzielony przez 3, to licznik obowiązkowo musimy również podzielić przez 3. Stąd też 9 podzielić na 3 to jest 3. W związku z tym w okienku należało wstawić liczbę 3. Proszę pamiętać, że przy skracaniu i rozszerzaniu ułamków zwykłych należy licznik i mianownik dzielić lub mnożyć przez tą samą liczbę. Dziękuję.